Witajcie, z tej strony Ludwiczek z kanału Top Top News. Ludwiczek Brazil. Ludwiczek Brazil z kanału Top Top News. A dzisiaj ze mną... Smolasty Poland. Bo jestem ze Śląska, a tam napierdala węglem i mam smołę w płucach. I no, to dlatego dzisiaj przez węgiel? Dzisiaj wygrałem. Wygrałeś. Zdecydowanie. Czy dwie walki. Zaskoczył cię Kasiusz? Nie zaskoczył mnie. Bił jak pizda, miał słaby cios, był wolniejszy niż myślałem i jest pizdą. A, czyli żądasz rewanżu? Nie zaskoczył mnie. Nie, żądam rozpatrzenia decyzji sędziowskiej. Odwołamy się od werdyktu. Rozumiem. Czy myślisz, że to może jakoś przeskoczyć teraz w karierze już w KSW? Bo słyszałem, że tam będzie grubo. Nie, mordo, jak wstałem, to Maciek wstał i klaskał i pokazywał. No i bardzo call fajnie. Me, call me daddy. To jest spoko podejście, mega. No, kurwa, mega. Według mnie wygrałem, według Maciekowi. No, podobał ci się pojedynek, czy nie? Wiesz co, był bardzo ciekawy. I Kasiusz szczerze mnie trochę zaskoczył. Ale pozytywnie czy negatywnie? Pozytywnie mnie zaskoczył. Nie spodziewałem się, że pokażesz... No, ja bym w sensie, nie wiem... Ostatnie jego walki nie były jakieś takie spektakularne. Oczywiście z Normanem. Fajnie. Ale dzisiaj mnie zaskoczył jeszcze pozytywniej. Myślałem, że po prostu mniej trenował. Szczerze myślałem, że mniej trenował. Ja wiedziałem, że trenował. Bo to jest kurwa kłamczuch i mitoman. Farmazoniarz. Kasiusz, farmazoniarzu, czego żeś trenował jednak? Nie piłeś alkoholu, przyznaj się, bakłażanie. Ja też piłem. Piłeś? Na pewno. I co, ale jak twoje, co nie zagrało tak naprawdę? Bo... Wszystko zagrało, była fajna walka, według mnie wygrałem. Ale nie myślałeś o tym, żeby go skończyć? Sędziowie zagrali, kurwa, pięciu kurwa starych zgredów, kurwa, po 60 lat, kurwa. Podchodzę do tego, kurwa, z starego, kurwa, sędziego. Oczywiście z całym szacunkiem, mówię. Dla starszych ludzi, prawda? Ale mówię, tego co? Jebać 60! Do spodu, kurwa, i mówię, co, kurwa, potrzebujecie więcej czasu, żeby punkty, kurwa, zmienić? A on mówi, ale co, ja źle sędziowałem? My jesteśmy stąd. Ja mówię, no aha, no to kurwa, wiadomo, kuzyn, kurwa, dziadek Kasiusza. No, rozumiem. Słuchaj, no, czyli topór wojenny pomiędzy tobą a Kasiuszem nie został zakończony. Absolutnie. Tylko chyba rozpętał dalej jakby no, ogień. Absolutnie. Tak. I git. Ze mną był Marcin Wrzosek. Ze mną był Ludwiczek. Wygrany, przegrany, ale wygrany.